No i tak, dzisiaj zrobimy sobie próbę szczelności. Najpierw weźmiemy się za wodę ciepłą, jest tylko 4 podejścia, także szybciej to skręcę. Później nabijemy powietrza, w międzyczasie poskręcamy sobie wodę zimną. Także szykuję narzędzia i się bierzemy. No i tak, skręcamy te rurki. Także to sobie zdejmiemy. Widzicie, tu jest taka blaszka. Może zdejmę to, pokażę to. Tu jest taka blaszka i ona w środku ma takie ząbki, nie? Także nakładamy na tą rurkę. Później to wtykamy w to. To w to. No i nakręcamy, nie? I przy przykręcaniu, przy dokręcaniu po prostu to nam zaciśnie. Bo tam jest taki klin. Tak z wyczuciem, żeby nie przesadzić. Nie wiem, dokąd to kręcić tak naprawdę. Wolę później dokręcić niż przeholować. Jeszcze raz pokażę. Tutaj mamy tą rurkę, prawda? Najpierw idzie ta nakrętka. Później taki pierścień przecięty. No, właśnie. Spójrzcie. Taki pierścionek przecięty. Nachodzi na to. On jest taki tu po końcach ścięty, nie? I tutaj ta gumka. Znaczy tutaj wciskamy i tu też jest taki jakby stożek, nie? I to po prostu pod wpływem przykręcania tak jakby ściska, nie? No nie tak jakby, tylko ściska. I tak skręcam to, ale powiem wam, tak jak na wszystkim widzicie, są takie ząbki. To tu na przykład tych ząbków nie ma, także brzeszczotem sobie przejadę. I się robią, nie? Tylko tu jest mały problem, bo trzeba mieć specjalistyczny klucz, którego nie mam. Ale zaraz coś się wymyśli. Dobra, starczy. Teraz idę coś wyrzeźbić, żeby to dokręcić. No i dobra. Próbujemy. Spróbujemy. Zawijamy. Okej. Pewnie jak jakiś hydraulik to ogląda, to ma ubaw. No ale nic. Warto spróbować chociaż. Myślę, że się uda. Jak nie za pierwszym razem, to za piątym, ale się uda. To pasuje. Także kręcimy. Dobra, już zaczyna
O, dalej nie pójdzie. Teraz tak. To byłoby tu. To by chciało tu. Dobra. To też ma tutaj to już bez paku. Jakoś wygodnie, żeby było. Dobra. Dobra. Oki. Dobra, teraz to. I to, i to, i to, i pompujemy. Dobra, wracam jak poskręcę.